Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na 243 spotkaniach medycznych imienia Krystyny Bochenek. Kłaniają się Państwu nisko. Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego. I Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dzień dobry Państwu. Witamy. Dziś tematem naszego spotkania będą choroby tarczycy, a naszym gościem jest endokrynolog profesor Beata Kos-Kudła. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Pani profesor kieruje oddziałem endokrynologii, jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. I to jest to stałe miejsce pracy pani profesor. A ja muszę, znaczy inaczej, chciałabym bardzo zacząć od tego, że bardzo mnie cieszy to, że czasami wyprzedzamy życzenia państwa, czyli tych osób, które przychodzą na spotkania medyczne i które czekają na nie, bowiem gdy już pani profesor potwierdziła swoje uczestnictwo, swój udział w dzisiejszym naszym spotkaniu, ja dostałam mail i list i telefon z prośbą o to, żeby zorganizować właśnie spotkanie dotyczące chorób tarczycy. No więc w Radiu Katowice mówisz. Spełniamy marzenia. O tarczycy mówimy jako o naszym takim wielkim skarbie. To jest taki narząd, bez którego żyć się nie da, pani profesor. To prawda. Też się mówi, że ma taki kształt motyla, znajduje się pod krtanią, a jej główna rola to wydzielanie hormonów, tak? Proszę powiedzieć, jakie to hormony, czemu są ważne i w ogóle dlaczego ta tarczyca jest taka dla nas bezcenna? Tarczyca rzeczywiście to jest taki gruczoł maleńki, położony w okolicy szyi, na szyi, w kształcie motylka, jak pani powiedziała, bo tak sobie oglądamy go na przykład w USG, rzeczywiście tak wygląda. Hormony, które właściwie może tak, nie tyle bez tarczycy się nie da żyć, bo bez tarczycy da się żyć, ale bez hormonów tarczycy nie da się żyć, bo przecież wielu z pacjentów ma zoperowaną tarczycę, nie ma tarczycy. Więc jeśli rzeczywiście nie byłoby tarczycy, to byśmy i hormonów przez nią produkowanych, to byśmy żyć nie mogli. Natomiast jeśli nawet ona jest zoperowana, a uzupełnimy hormony tarczycy, a możemy to zrobić, to oczywiście nasze życie może równie dobrze i spokojnie przebiegać jak przedtem, jak tą tarczycę posiadaliśmy. Czyli hormony tarczycy są takie bardzo, bardzo ważne, produkowane przez ten gruczoł. To są dwa główne hormony. To jest taka trójjodotyronina, takie T3 i tyroksyna, czyli T4. Tak jak Państwo sobie robicie na przykład badania hormonów tarczycy, to właśnie sobie badacie T3, T4, a najlepiej zrobić wolne hormony T3, T4, wystarczy nawet FT4. No i naturalnie w układzie hormonalnym wszystko jest razem połączone. Bardzo, bardzo istotne są takie sprzężenia zwrotne, czyli trzeba jeszcze oznaczyć TSH, a TSH to jest hormon przysadkowy. Przysadka mózgowa wydziela TSH i to jest jakby taki nadrzędny narząd, takie centrum dowodzenia nad innymi hormonami generalnie w organizmie. I między innymi to TSH czuwa nad wydzielaniem hormonów tarczycy przez ten gruczoł. Ale może być, pani profesor, tak, że zrobimy badanie TSH, ono jest poprawne, mieścimy się w granicy normy i jak pogłębimy diagnostykę, to się okazuje jednak, że te szczegółowe badania są już niepokojące? Tak, może tak być. Może tak być, bo może się zdarzyć, że nawet hormony tarczycy są zupełnie prawidłowe, natomiast możemy mieć zaburzenia samej jakby morfologii tarczycy, czyli sama tarczyca jest nieprawidłowa. My mówimy, że może być tak, że tarczyca wydziela prawidłowo hormony, mówimy, że ona jest w tak zwanej eutyreozie, czyli wydziela prawidłowo hormony, może ich wydzielać w nadmiarze, czyli wtedy mamy nadczynność tarczycy i może ich wydzielać za mało, czyli mamy niedoczynność tarczycy. Ale to się tyczy jakby działania tej tarczycy. To jest jakby jeden poziom, a drugi poziom, jak ta tarczyca wygląda. Czyli może być wole guskowe, może być po prostu powiększona tarczyca i odwrotnie. Możemy mieć na przykład tylko jeden płat tarczycy, możemy mieć agenezję tarczycy, może ona być za mała, wtedy też troszkę mniej produkuje tych hormonów. Ale to, proszę Państwa, że oznaczymy sobie hormony i mamy je prawidłowe, to nie znaczy, że z naszą tarczycą wszystko jest okej.
To znaczy? Zdradliwe to wszystko. Tak, to znaczy, że powinniśmy jeszcze zrobić na przykład USG tarczycy. Bo może się okazać, że właśnie w tym USG są zmiany, na przykład guzki, a tarczyca produkuje hormony prawidłowo. Pani profesor, dzisiaj widzimy, że większość stanowią panie, ale czy to jest tak, że rzeczywiście na tarczycę chorują przede wszystkim kobiety, czy mężczyźni też? Tak, mężczyźni też chorują, ale rzeczywiście przede wszystkim kobiety. Jak weźmiemy 5 pacjentów, to będą, wśród nich będą 4 kobiety, 1 mężczyzna. Ale mężczyźni też chorują na zaburzenia czynności tarczycy. Jakoś natura w tym momencie nas kobiety bardziej obdarzyła tym w cudzysłowie schorzeniem, ale tak to jest, że kobiety, poza tym kobiety chyba bardziej przejmują się tym, co się dzieje, bo zaburzenia czynności tarczycy czasami są, jak rozmawiam z pacjentami, mężczyznami, to oni negują pewne objawy, wydaje mi się, że to tak ma być. I mężczyźni rzeczywiście, musi rzeczywiście ta tarczyca im mocno dolegać, żeby zdecydowali się na to, żeby ją sprawdzić i ewentualnie leczyć. To istotnie tak jest. Statystyki wskazują, że guzki albo zmiany ogniskowe stwierdza się w USG u ponad 50% kobiet w Polsce, zapalenia tarczycy około 10% osób po 70 roku życia. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, że rzeczywiście teraz częściej chorujemy, czy że tak powiem zgodnie ze starym powiedzeniem, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani, po prostu mamy lepszą diagnostykę teraz i dlatego coraz częściej o chorobach tarczycy słyszymy? Ja myślę jednak, że chyba mamy coraz lepszą diagnostykę. Bo przecież jeśli w czasach, kiedy nie było możliwości wykonania USG tarczycy, kiedy ono nie było takie dostępne, no to pewnie mogliśmy nie diagnozować wielu z tych pacjentów. Poza tym jeszcze powiem tak. Dawniej, kiedy Polska była w obszarze umiarkowanego niedoboru jodu, to wtedy częściej powstawały wola guzkowe, czyli częściej, pewnie pamiętacie Państwo, że można było zobaczyć nawet na ulicy osoby, które występowały z takim dużym wolem, prawda? Czy teraz się takie obrazy widzi? Bo ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak zaczynałam pracę, to miałam jeszcze pacjentki czy pacjentów z takim olbrzymim wolem. Ja teraz takiego olbrzymiego wola to nie widziałam od 10 lat. I ja rozumiem, że endokrynolodzy wiążą to właśnie z zwiększoną ilością jodu. Tak, w momencie kiedy nasz kraj już ma wyrównany poziom jodu, czyli nie mamy jakby niedoborów jodu, to wtedy rzadziej chorujemy na wole guzkowe, czyli rzadziej będziemy, czyli takie wole olbrzymie, że przerasta nam bardzo tarczyca. No ale z kolei, jeśli tego jodu jest więcej, to częściej zapadamy na tak zwane choroby autoimmunologiczne. I to są te zapalenia, o których pani redaktor powiedziała. Bo my nie mówimy o zapaleniu tarczycy takim, że mamy ropne zapalenie tarczycy. To się zdarza. Tak jak migdały na przykład. Tak, to się zdarza niezwykle rzadko. My mówimy o tak zwanym autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy, czyli jakby przeciwciała, które powstają w organizmie, niszczą sobie tą naszą tarczycę. Najczęściej prowadzi to do niedoczynności tarczycy. Natomiast bywają sytuacje, kiedy powstaje z kolei przeciwciał więcej, które też pobudzają tą tarczycę, ale w zdecydowanie większej częstości dochodzi do niszczenia tej tarczycy, czyli jakby takie przeciwciała, które niszczą nam tarczycę, takie przeciwciała przeciwko nam skierowane. I te właśnie są częściej pobudzane przez jod. Pani profesor, mówimy o jodzie, powiedzmy też o Czarnobylu, o katastrofie w Czarnobylu. Nie unikniemy tego tematu, chyba rocznica się zbliża. Wtedy już jesteśmy po rocznicy. Tak. Piliśmy wszyscy płyn Lugola, ja nawet chyba 3 dawki. Proszę powiedzieć, czy ta katastrofa mogła rzeczywiście mieć wpływ na wzrost schorzeń tarczycy? I czy to picie było takie bezkarne tego płynu Lugola? Znaczy tak, to u nas w kraju w ogóle ten płyn Lugola był trochę za późno podany, czyli w momencie, jeśli bylibyśmy rzeczywiście narażeni na to, żeby ta chmura promieniotwórcza przeszła i związał się ten radiojod z naszą tarczycą, to mielibyśmy rzeczywiście duży problem, ale ona jakoś tak troszkę nas ominęła.
Natomiast płyn Lugola już był podany późno, także ona niewiele by nas, ten płyn Lugola i tak by nas niewiele uratował. Natomiast jest coraz więcej, pokazuje się badań, które były robione no wiele lat już po katastrofie czarnobylskiej. I proszę Państwa, w Polsce my nie mieliśmy z tego powodu większej częstości raka. Natomiast rzeczywiście badaliśmy się częściej, dużo częściej wykrywaliśmy zmiany guzkowe, ale to myślę dlatego, że po prostu badaliśmy się częściej. I nie ma, czyli nie możemy powiedzieć, że Czarnobyl spowodował wzrost raka tarczycy akurat w Polsce. My oczywiście musimy liczyć się z takimi bardzo odległymi wynikami i skutkami, no bo to był 86 rok, prawda? Ile dobrze pamiętam, 86 rok, no to teraz mieliśmy ile? To mieliśmy 30 lat po. To nawet wszelkie jakieś skutki działania promieniotwórczego, no to już są takie, które powinniśmy odczuć. Więc w tym bliższym obszarze tam było więcej schorzeń hematologicznych i tak dalej, też raka tarczycy, ale nas to już nie tyczyło się. Natomiast nawet takie znalazłam ostatnio pracę, że nawet zanotowane wzrost właśnie też chorób immunologicznych, czyli tych autoimmunologicznych. Ale to nie są jakieś duże badania, więc też nie możemy wyciągać na tej podstawie wniosków. Natomiast na pewno ten Czarnobyl aż tak dużo nam złego nie zrobił. A ten jod, który żeśmy przyjmowali, aż tak dobrze nam też nie zrobił. Też nie zrobił, ojej. To... tak. Trzy dawki. Ale wtedy pocieszę, że wtedy rzeczywiście byliśmy jeszcze w okresie niedoboru jodu. Więc jak ktoś przyjął ten jod, to może mu się niedobór wyrównał. Dziś rozmawiamy o tarczycy. To kolejny narząd, który nawet jeśli jest chory, to bardzo często nie daje objawów, nie dokucza, nie boli, bo ból często jest tym pierwszym sygnałem, który powoduje, że kierujemy swoje kroki do lekarza. Ale jednak skutki zaburzeń w pracy tego gruczołu mają wpływ na cały organizm. Kiedy, pani profesor, możemy poznać, że jakiś mamy problem z tarczycą? Myślę, że najczęściej, jeśli mamy takie, bo my mówimy o takich tak zwanych subklinicznych zaburzeniach czynności tarczycy, tak jak pani redaktor powiedziała, że no jeszcze nie do końca mamy objawy, a coś już się zaczyna dziać. Na przykład nie do końca mamy objawy, a zaczyna nam się na przykład troszeczkę podwyższać TSH, co by oznaczało, że mamy produkowanych, że będziemy mieli coraz mniej produkowanych hormonów tarczycy. I w takiej sytuacji to jest objaw, tak się dzieje w niedoczynności tarczycy. W niedoczynności tarczycy to jesteśmy zmęczeni, senni, tak właściwie tak jak taki wypompowany balonik, prawda? Nic nam się nie chce, mamy skłonność do depresji, przybieramy na wadze, mimo że specjalnie nie zmieniliśmy na przykład diety, mamy suchą skórę, wypadają nam włosy. To są takie podstawowe objawy niedoczynności. To są takie objawy niedoczynności tarczycy. Jak nie? Tak. Natomiast, a często jest tak, bo nie muszą wystąpić wszystkie te objawy. Często jest tak, że na przykład tylko pojawia nam się sucha skóra na przykład, jesteśmy trochę bardziej zmęczeni. Nie wszystko musimy zrzucić na przesilenie wiosenne. Może wtedy warto zainteresować się i na przykład odznaczyć sobie chociażby TSH i FT4, czy coś w tych hormonach się nie dzieje. To jest niedoczynność. Natomiast są też sytuacje, gdzie tarczyca może produkować nadmiar tych hormonów. To jest nadczynność tarczycy. To dokładnie odwrotne objawy niż te, o których teraz powiedziałam. Czyli spadamy na wadze, nie jesteśmy zmęczeni, tylko wręcz mamy mnóstwo energii. Chcę mieć nadczynność tarczycy. Mnóstwo energii, kołacze nam serce, mamy zaburzenia rytmu, pocimy się bardziej, mamy skórę taką, w niedoczynności ona jest sucha, to jest taka wręcz aksamitna, czyli taka aksamitna skóra, potliwość, zaburzenia rytmu, denerwujemy się, nie możemy spać, także wtedy to powinno nas bardzo zaniepokoić, bo objawy nadczynności tarczycy nieleczonej są dość poważne. A proszę powiedzieć, czy te objawy, o których pani mówiła, to one są takie rzeczywiście przypisane, konkretne jedne nadczynności, drugie niedoczynności, czy może to się jednak mieszać? Nie wiem, że ktoś
tyje i nie, inaczej, chudnie, a ma energię, o, w ten sposób. Można. W medycynie nie ma czegoś takiego, że mamy tylko czarne i białe. W medycynie mamy dużo szarego. Są pacjentki, które mają na przykład nadczynność tarczycy i przybierają na wadze. Czyli tak się może zdarzyć, ale to już częściej właśnie zdarza się w tych takich chorobach immunologicznych, że ta nadczynność tak na chwileczkę się pojawia, a później idzie sobie to w kierunku niedoczynności tarczycy. Także rzeczywiście tak jest, że to czasami możemy się znaleźć w tej szarej strefie. A powiem sobie właśnie, bo te objawy są takie trochę nieostre, bo one też mogą sugerować inne choroby, poza może tą skórą. Ale kiedy generalnie trzeba badać sobie ten poziom hormonów? Kiedy ten jest pierwszy moment, że warto to zrobić? Ja bym powiedziała tak, jeśli jakikolwiek z tych objawów występuje, o których powiedziałam, a praktycznie już mówiąc każdy z nas coś sobie znajdzie, prawda, to wartałoby sobie przynajmniej rutynowo zrobić TSH. Ja bym powiedziała tak, nic się nie stanie, jeśli na przykład czujemy się zmęczeni, czy tam kołacze nam serce i zobaczymy sobie przynajmniej TSH. Raz w roku na przykład zobaczyć sobie TSH. I jeśli cokolwiek się dzieje, chociażby zrobić taki screening. Jak jest wątpliwość, to wtedy dobrze jest też oznaczyć ten jeden z hormonów, najczęściej to FT4. Mówiła pani profesor też przed chwilą, że występuje skłonność do depresji przy, teraz się muszę zastanowić, przy niedoczynności. Często jest też tak, że mamy jakieś tam problemy czy z ciśnieniem, czy z sercem i lekarz rodzinny kieruje nas równolegle do kardiologa i właśnie do endokrynologa. Sugeruje zbadanie tarczycy. Ona na nasze serducho też ma tak duży wpływ? Zdecydowanie. To jest jeden z organów, który rzeczywiście jest, można powiedzieć, zależny od hormonów tarczycy. Czyli na przykład, jeśli jest bardzo dużo hormonów tarczycy w nadczynności, to możemy mieć poważne zaburzenia rytmu serca, możemy mieć nadciśnienie tętnicze, możemy mieć nawet taki zespół tarczycowo-sercowy. Także w nadczynności tarczycy to jest poważny problem. Więc jeśli lekarz coś takiego stwierdzi, to jak najbardziej przynajmniej powinien skierować nas na wykonanie tych, aby wykonać te hormony tarczycy. Na pewno tak jest. A jeszcze zapytała pani o tą depresję. Generalnie rzecz biorąc, w chorobach takich związanych z hormonami skłonności do takich zaburzeń mamy. I w niedoczynności tarczycy jest większa skłonność do depresji rzeczywiście. To jest zbadane naukowo. Tak, i ta skłonność do depresji jest. Natomiast jak my podajemy te hormony tarczycy, uzupełniamy, czyli wtedy uzyskujemy normę stężenia hormonów tarczycy, często ta depresja sobie sama przechodzi, znowu mamy tą chęć do życia, znowu ten taki wypompowany balonik znowu jest taki, nabiera sił i wtedy zdecydowanie jest lepiej. Natomiast jeśli nadal ta depresja występuje, no to wtedy musimy uciec się do już leczenia takiego farmakologicznego typowego. Ale czyli antydepresyjnego, tak? Leczymy wtedy antydepresyjnego. Ale często należy po prostu zacząć od uzupełnienia hormonów tarczycy. Mówiła pani profesor przed chwilą o nadczynności tarczycy, o niedoczynności tarczycy. Tymczasem wiemy, że tych schorzeń jest więcej. Ja jestem ciekawa, czy państwo je znają. Czy państwo są w stanie wymienić jeszcze jakieś inne choroby tarczycy? Pani coś zna, jakieś takie choroby? Chorobę Hashimoto. Wie pani, z czym się wiąże ta choroba? Jakie są jej objawy? Akurat mnie ona nie dotyczy, ale z tego co wiem, to jest stan zapalny tarczycy i to właśnie są te objawy tej choroby immunologicznej, gdzie po prostu własne jakby, no nie wiem, części skutkują... Przeciwciała, tak, skutkują na cały organizm danej osoby. No to mamy Hashimoto jeszcze do kompletu. A pani, coś się kojarzy? Nie, nic innego. Ja znam tylko nadczynność tarczycy, bo z tym miałam coś wspólnego, bo moja mama bardzo takich... okolicznościach dziwacznych, powiedzmy, miała zdiagnozowaną nadczynność. To znaczy się, że była przez szereg lat źle się czuła i okazało się, że miała typowe właściwie objawy nadczynności, ale nikt na to nie wpadł. Była leczona na różne rzeczy. W
końcu w bardzo dramatycznych okolicznościach zostało zdiagnozowane. Z tym, że muszę powiedzieć pani profesor, że nawet jeden lekarz wpadł na to, że zdiagnozował ją jako galopującą miażdżycę. Tak, ale okazało się w końcu, że miała tą nadczynność tarczycy i w wieku 67 lat miała robione operacje. I potem jeszcze 22 lata żyła po operacji. I czuła się już lepiej. Tak, tak, miała bardzo, bardzo dobre przez większą część tego okresu życie. A pani coś się jeszcze kojarzy? Znaczy ja mam niedoczynność tarczycy, ale biorę Eutyrox. To jest właśnie poziom uregulowany, no i praktycznie tyle. Jakaś jeszcze choroba, jakieś schorzenie tarczycy, coś pani chodzi po głowie? No ja też już jestem po operacji, tak jak pani, mam niedoczynność. I słucham, co pani profesor mówi, bo to jest bardzo cenne. No. Czy ktoś z państwa, to troszkę jak w szkole się zachowam teraz, czy ktoś z państwa komuś jeszcze kojarzy coś? Niedoczynność i przy tym uczucie było zimna. To mówimy o objawach, a ja pytam jeszcze o jakieś schorzenie, już schodzę do pani. Ja już od 40 lat leczę się na tarczycę i najpierw miałam guzki, leczyła mnie pan profesor Skrzypek, świętej pamięci mnie leczył, nie wierzył, że można je 10 lat trzymać. Po operacji w Czarnobylu usunęłam je i po 10 latach znowu dostałam nowy guzek i też miał być operowany, ale przekonałam panią doktor, że ja będę z tym guzkiem rozmawiać, że to będzie psychoterapia, że ja sobie dam radę. No i mam go już 20 lat, ale w zeszłym roku trzeba było zrobić nową biopsję i on się coś starzeje i tu mam problem. Proszę bardzo, psychoterapia antyguzkowa. Czy to może zadziałać, pani profesor? Nie wiem, myślę, że generalnie rzecz biorąc, takie pozytywne podejście do wszystkiego w życiu dobrze robi. Natomiast nie wiem, czy na pewno może wyleczyć guzki tarczycy. Natomiast faktem jest, że kiedyś obawialiśmy się tych guzków bardziej, dlatego że nie mieliśmy takich dobrych narzędzi diagnostycznych. No bo no cóż, mogliśmy zbadać palpacyjnie tarczycę. No więc i te wola były rzeczywiście duże. No więc najprościej było to zoperować, żeby uniknąć na przykład konsekwencji w postaci na przykład otworu tarczycy. Natomiast teraz jest nam prościej tego typu guzki obserwować, no bo mamy USG, mamy możliwość zrobienia biopsji tarczycy. Ale przede wszystkim USG. No są w tej chwili w tych aparatach USG widzimy bardzo dużo. My sobie oceniamy morfologię tych guzków. Możemy zobaczyć, czy one się powiększają. Oceniamy unaczynienie. Są takie nowe metody, elastografia, gdzie sprawdzamy, czy ten guzek jest twardy, czy jest miękki. Czy bardziej predysponuje do tego, że coś się z nim może wydarzyć. Także są pewne cechy guzków, które no, upoważniają nas do tego, żeby myśleć, że może ten guzek jest być niebezpieczny, wtedy decydujemy się na zabieg operacyjny. Ale jeśli zrobimy biopsję i ona jest prawidłowa, guzek się nie powiększa, czy guzki się nie powiększają, to jest to tak zwane względne wskazanie do zabiegu operacyjnego. Względne to znaczy, że możemy to zrobić, możemy nie. Możemy dalej obserwować. Ale czekamy wtedy? Wtedy czekamy. Natomiast i rozmawiamy z guzkiem. Możemy rozmawiać z guzkiem, no ale to nie tylko bym proponowała rozmawiać, ale od czasu do czasu podejść do endokrynologa, żeby zrobił USG i sprawdził, czy ten guzek nie powiększa się na przykład, czy nie ma jakichś cech, które by nas po prostu niepokoiły. Są pewne cechy ultrasonograficzne takich zmian w tarczycy, które nas niepokoją. I to może zobaczyć lekarz endokrynolog, lekarz radiolog może zobaczyć. Natomiast są pewne tak zwane bezwzględne wskazania do zabiegu operacyjnego. Czyli na przykład wtedy, kiedy ten guzek nam się nie podoba. W biopsji mamy podejrzenie nowotworu tarczycy. Albo guzek się powiększa, mimo że na przykład leczymy, podajemy jakieś leki i on nadal się powiększa. Albo jest bardziej ukrwiony. No, pewne cechy są tego, które nam się nie podobają w tym guzku. No to wtedy jednak, albo jeszcze uciska nam wolę. Może być tak, że na przykład guzek jest tak zlokalizowany, że uciska nam nadchawicę albo i przesuwa ciężko tą się oddycha, to po prostu ciężko wtedy się oddycha.
to wtedy też decydujemy się na zabieg operacyjny. A pani profesor, bo czy jest tak też, że na przykład chrypka, jakiś kaszel, właśnie ucisk, czy one mogą świadczyć o chorobie tarczycy? Mogą świadczyć o chorobie tarczycy jak najbardziej, dlatego że jeśli na przykład uciska nam coś na tchawicę, może nam gdzieś uciskać na struny głosowe, to jednym z objawów niepokojących, jeśli oczywiście wykluczymy inne przyczyny chrypki, jest na przykład chrypka. Tylko proszę pamiętać, że jeszcze chrypka występuje w niedoczynności tarczycy na przykład. No więc no wtedy wymaga to po prostu zdiagnozowania. Ale jeśli jest no w USG widać, czy ten guz jest duży, uciska nam na przykład na tchawicę, w zwykłym zdjęciu rentgenowskim sobie zobaczymy, że na przykład przesuwa nam tchawicę, no to też nie chcemy takiej tarczycy trzymać. Natomiast jeśli chodzi o te wola takie odrostowe, jeśli one są tak jak u pani, że ono sobie odrosło, to wolę mówimy, że to jest takie wole guzowate, nawrotowe, no to ja myślę, że jeśli rzeczywiście nie powiększa się ten guzek, nic się z nim nie dzieje, to on wymaga po prostu bacznej obserwacji. Nie lepiej jednak wyciąć, że to będzie bezpieczniejsze, pozbyć się, nie obserwować, bo ja nie wiem jak obserwować, jak często robić badania. No, to jest takie życie troszkę no, z pewnym niepokojem. No jest, to na coś się decydujemy. To w pewnym sensie tak, ale jeśli nic się nie dzieje przez wiele lat, my zwykle robimy tak, że powinniśmy taką tarczycę obejrzeć w USG raz na pół roku. Jeśli mamy wątpliwość, no można częściej, ale jeśli później sytuacja jest stabilna, no to raz w roku należałoby to USG wykonać, żeby zobaczyć, czy coś się nie dzieje. To na pewno, to już jest nasza decyzja, dlatego mówimy, że to jest tak zwane względne wskazanie do zabiegu operacyjnego, czyli i lekarz musi mieć pewne wskazania do tego i pacjent musi też być do tego przekonany. No ale uwaga, to nie znaczy, że wszystkie guzki sobie tylko po prostu obserwujemy i żadnego nie wycinamy. Niestety wiele z tych operacji powinno być jednak wykonanych. A poza tym tu przed tym spotkaniem miałam pytanie o biopsję. No właśnie, bo pojawiło się już kilka razy to słowo budzące postrach tak, u pacjentów. Tak. Kłóć się, nie kłóć się. No troszkę tak wyobraźnia działa, ktoś nam wbija gdzieś tutaj w szyję igłę. No umówmy się, nie wygląda to wszystko sympatycznie. Nie brzmi przyjemnie. Prawda? Nie brzmi przyjemnie, ale proszę Państwa, teraz rzeczywiście też mamy takie nowe metody. To jest biopsja cienkoigłowa, czyli cieniuteńka igła i nie robi się tej biopsji tak jak kiedyś po prostu w ciemno robiliśmy biopsję tarczycy. Teraz robimy to pod kontrolą USG, czyli mamy USG i patomorfolog dokładnie ukłuje nam tego guzka, który nam się nie podoba, bo często jest wole wieloguzkowe, czyli nie będziemy każdego guzka kuli oczywiście. No więc ukłuje nam tego guzka, który jest guzkiem takim najbardziej podejrzanym. No i wtedy wiemy, co w tym guzku jest. Prawda? I także proszę się nie obawiać biopsji cienkoigłowy. Jest ona to oczywiście tak jest w znieczuleniu robiona. Ale po co? Nie. Ale nic nawet się tutaj skóry nie znieczula? Ale jak ktoś sobie chce tam popsikać jakimś środkiem znieczulającym, to tak, ale proszę Państwa, to jest ukłucie igiełką. Żebyśmy chcieli znieczulić na przykład tą okolicę, no to musielibyśmy ze 3 razy ukłuć, prawda? No to ja wolę mieć ukłute raz niż 3 razy. Proszę? No, scyntygrafię. To znaczy tak, mogę odpowiedzieć. Jeśli chodzi o scyntygrafię, to teraz już coraz rzadziej sięgamy po scyntygrafię, dlatego że właśnie mamy dobre USG i mamy dobrą biopsję. I właściwie scyntygrafia tarczycy teraz została zarezerwowana dla przypadków, kiedy decydujemy się na leczenie radiojodem, kiedy chcielibyśmy leczyć pacjenta radiojodem, albo też podejrzewamy takie wole zamostkowe, gdzie tu USG nie zobaczymy tarczycy, no to wtedy rzeczywiście możemy zobaczyć, czy jest wychwyt tego znacznika radiojodu i czy tam znajduje się na przykład tarczyca powiększona, aczkolwiek te wole zamostkowe też często nie chłoną tego jodu. Ale kiedyś, jak nie było biopsji dobrych, no bo nie robiliśmy ich pod kontrolą USG, to ocenialiśmy zimne i gorące guzki no właśnie, tej tak, scyntygrafii. Tak kiedyś było.
I teraz oczywiście korzystamy nadal z tej nomenklatury, ale tylko wtedy, kiedy chcemy pacjenta leczyć na dobrą sprawę radiojodem. W niektórych przypadkach jeszcze zapaleń tarczycy to badanie nam jest potrzebne, ale naprawdę w tej chwili uciekamy się do niego niezwykle rzadko. A proszę powiedzieć, kiedy są sytuacje, gdy musimy usunąć tarczycę? W jakich momentach, w jakich przypadkach? Tak, dawniej rzeczywiście tych operacji robiliśmy dużo więcej, dlatego że było dużo dużych tarczyc. Czyli te wola guzowate, rzeczywiście guzkowe, były takie pokaźnych rozmiarów. No to wiadomo, że one gdzieś tam uciskały na drogi oddechowe. Więc wtedy uciekaliśmy się do operacji tarczycy. I teraz często, jak jest takie wole wieloguzkowe, te guzki gdzieś tam się powiększają. Nawet jak nie jest to duża tarczyca, bo my teraz mamy rzadko bardzo powiększoną tarczycę, no to też decydujemy się na zabiegi operacyjne, ale jak powiedziałam, jeśli zrobiona biopsja, te guzki są wszystkie stabilne, no to jest to względne wskazanie do zabiegu. Natomiast objawy uciskowe, podejrzenie nowotworu tarczycy. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa i wtedy musimy rzeczywiście decydować się na zabieg operacyjny, ale to podejrzenie, proszę Państwa, też najczęściej jest stawiane na podstawie biopsji cienkoigłowej. My mamy, u nas w klinice mamy takiego pana adiunkta patomorfologa, który ostatnio znalazł mi guzka w 2-milimetrowej zmianie, co jest prawie, że mało prawdopodobne, ale zobaczcie Państwo, jaką rozdzielczość teraz mają te nasze aparaty. Także my naprawdę mamy dobre narzędzia i te niektóre zabiegi możemy sobie rzeczywiście odsunąć. Natomiast w niektórych przypadkach potrzebne nam jest dobre leczenie operacyjne. Szczególnie w wieloguzkowym wolu. Nawet często decydujemy się na po prostu usunięcie całkowite tarczycy, bo mamy dobre hormony, możemy je uzupełnić, żeby nie stało się tak jak u pani, że wolę odrosło. Czyli jeśli jest wieloguzkowe wolę, tam niewiele zostaje prawidłowej tkanki, to lepiej tą tarczycę w całości usunąć. Kilka minut temu pytałam uczestników dzisiejszego spotkania o to, jakie jeszcze znają choroby tarczycy. No i oczywiście zaraz na początku pojawiła się choroba Hashimoto. Tak, mamy dwie choroby, właściwie takie no, najważniejsze z tych grup chorób autoimmunologicznych, tak jak pani tutaj powiedziała, czyli takie, gdzie tworzą się przeciwciała skierowane naszego organizmu, przeciwciała skierowane przeciwko tarczycy i to jest choroba Hashimoto i w tej chorobie Hashimoto mamy właśnie przeciwciała takie hamujące czynność tarczycy i ona najczęściej prowadzi do niedoczynności tarczycy, ale przez długi czas na przykład możemy mieć chorobę Hashimoto, mamy tylko niewielkie objawy niedoczynności, a czynność tarczycy też może być prawidłowa i my tylko widzimy to w USG, bo jest bardzo charakterystyczny obraz USG, i mamy podwyższone przeciwciała. Przeciwciała takie anty-TPO i anty-TG. Czyli te przeciwciała, to jest jedna taka no, najczęstsza z chorób tych autoimmunologicznych tarczycy choroba Hashimoto, a druga z kolei to jest choroba Graves-Bassettowa i ta z kolei prowadzi, związana jest z nadczynnością tarczycy. Wtedy przeciwciała pobudzają tą tarczycę do nadmiernej produkcji hormonów. Wyczytałyśmy, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, że ta właśnie druga choroba, o której pani mówiła, czyli Graves-Bassettowa, uznawana jest za schorzenie o podłożu psychosomatycznym. Znaczy co, sami sobie zapracowujemy też troszkę na nią? Czy ja to źle odbieram, źle odczytuję? Na choroby autoimmunologiczne, na ich rozwój wpływa szereg czynników, między innymi stres. Bardzo często na przykład ktoś, kto jest predysponowany do takich chorób, przy jakimś dużym stresie na przykład u niego rozwinie się choroba Graves-Bassettowa. I to jest stres jest bardzo poważnym czynnikiem indukującym te choroby autoimmunologiczne. Czyli na przykład mamy chorobę Graves-Bassettowa z nadczynnością, w jakimś dużym stresie, często nie wiem... I się pojawia tak nagle po stresie tak, na przykład? Po stresie zaczynają być produkowane właśnie te przeciwciała i nagle nasza tarczyca produkuje więcej hormonów. A jak widzimy tę chorobę? Jak jest obraz kliniczny, już nie ten w testach? Czy widzimy ją po prostu? Tak, no, najczęściej właśnie pojawiają się takie objawy nadczynności, o których wspomniałam, że zaczynamy się denerwować, mamy uczucie takiego kołatania serca, jesteśmy bardzo niespokojni.
Także spada masa ciała, czyli dochodzi do spadku masy ciała. Często jest drżenie rąk, czyli jest takie generalnie rzecz biorąc rozkojarzenie organizmu w nadczynności tarczycy. Tu jeszcze z charakterystycznych takich objawów choroby Graves-Bassetowa jest na przykład wytrzeszcz gałek ocznych. Czyli to u 1/3 pacjentów coś takiego się zdarza. Jest taki obrzęk przedgoleniowy pod udzi na przykład. Także to są takie, to jest chorzenie immunologiczne. Z tym, że choroba Graves-Bassetowa na szczęście dobrze się leczy. Bo w zasadzie choroby autoimmunologiczne mają to w swojej takiej naturalnej historii, że te przeciwciała sobie lubią później maleć i ta choroba, my jej tam troszkę pomagamy w tym pierwszym okresie, na pewno lecząc tą chorobę lekami. Dajemy takie tyrostatyki, czyli leki hamujące czynność tarczycy. No ale w efekcie później troszkę czekamy z małymi dawkami tylko tych leków i zwykle taka naturalna historia choroby to jest około 2 lat. Trwa choroba Graves-Bassetowa. Jeśli ona trwa dłużej, to wtedy raczej staramy się na przykład dodać trochę radiojodu, żeby zahamować te najbardziej aktywne komórki, które. Czyli można ją całkowicie wyleczyć, tę chorobę. Można ją całkowicie wyleczyć. A Hashimoto, bo to mówi się nawet o modzie na Hashimoto. Każdy chce mieć Hashimoto. Ja myślę, że chcieć to nie chcę. Chcieć to pewnie nie chcę mieć choroby Hashimoto, natomiast faktycznie no jest tych generalnie chorób autoimmunologicznych, proszę Państwa, jest teraz bardzo dużo. Choroby autoimmunologiczne to nie tylko choroby tarczycy, to przecież reumatoidalne zapalenie stawów, alergie przede wszystkim, prawda, astma oskrzelowa. To jest, no znajdźcie mi Państwo teraz dziecko, które nie jest alergikiem. Ale proszę powiedzieć, z czego to wynika, że jesteśmy coraz słabsi, że nasz materiał genetyczny jest, nie wiem, coraz gorszej jakości? Może nie, że gorszej jakości, ale mamy zbyt dużo czynników, które niekorzystnie wpływają na układ immunologiczny. Tak jak powiedziałam, stresy, zanieczyszczenie środowiska, przetworzona żywność. To wszystko wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu i wpływa na układ immunologiczny. Czyli właściwie sam gatunek ludzki działa przeciwko sobie i sam zaczyna się zabijać. Można powiedzieć tak. Także, że tak się dzieje. I choroby Hashimoto rzeczywiście jest teraz dosyć dużo. Tylko, że niekoniecznie od razu musi to być niedoczynność tarczycy, bo ona jest związana najczęściej z niedoczynnością tarczycy. I tak jak powiedziałam, w medycynie nigdy nie ma takich do końca tylko czarnych i białych sytuacji, ale są również szare. Bo na przykład może się zdarzyć, że choroba Hashimoto rozpocznie się nadczynnością tarczycy. Jest taka faza nadczynności tarczycy. I tutaj też takie podstawowe błędy, jakie my popełniamy, to, że zobaczymy pacjenta z nadczynnością tarczycy. Ktoś tam nie sprawdzi sobie przeciwciał, nie zobaczy w USG, jak to wygląda. Da tyreostatyk, czyli da lek hamujący czynność tarczycy. A tymczasem to jest w przebiegu choroby Hashimoto i tylko przyspieszy tą niedoczynność tarczycy. Także my wtedy raczej, jeśli wiemy, że to jest taka choroba, ona inaczej wygląda w USG, tam jest inne unaczynienie i tak dalej. Także wtedy raczej staramy się albo w ogóle nie dać tych leków tyreostatycznych, albo na przykład tylko leki, które zbytnio nie hamują tej czynności. A jak jest właśnie z lekami, pani profesor? Czy to jest tak, że no, już wiemy o jednej chorobie, którą się da wyleczyć, co nas wszystkich niezmiernie cieszy, no ale jeśli ktoś ma zdiagnozowaną czy nadczynność, czy niedoczynność, są włączane leki, to jest zdany na te leki, skazany jest do końca życia? Czy ta sytuacja może się jakoś unormować, te dawki są zmniejszane aż do odstawienia leku? To wszystko zależy, jeśli byśmy mówili o niedoczynności tarczycy, to bym powiedziała, że wszystko zależy od tego, jaka to jest niedoczynność tarczycy, bo przyczyn niedoczynności mamy też bardzo wiele. Jeśli to będzie choroba Hashimoto, to niestety najczęściej będziemy musieli te leki stosować długo. Dlatego, że te przeciwciała... Długo to znaczy? Czasami nawet do końca życia. Czasami nawet do końca życia. Także, ale są okresy, kiedy tarczyca
jakby bardziej się mobilizuje i te hormony wytwarza, więc mogą być okresy, gdzie nie dajemy żadnego leczenia, ale w chorobie Hashimoto akurat najczęściej stosujemy te leki długo. Natomiast bywają sytuacje takie, że ta niedoczynność tarczycy jest przejściowa. Na przykład po jakichś okresach wzmożonego zapotrzebowania na hormony tarczycy, jak ciąża na przykład. Często tylko w ciąży na przykład dajemy hormony tarczycy, troszeczkę po ciąży i odstawiamy je i później już powiedzmy tarczyca sobie radzi. Czyli jeśli pracuje dla jednej osoby, to wystarcza jej funkcji, natomiast jeśli pracuje już dla dwóch osób, to troszkę ją musimy wspomóc. A to często to się zdarza? Przepraszam za wejście w słowo. Zdarza się. To znaczy w okresie ciąży na przykład pacjentki absolutnie powinny mieć sprawdzaną funkcję tarczycy. Czynność tarczycy powinny mieć sprawdzaną, dlatego że to jest okres wzmożonego zapotrzebowania na te hormony tarczycy. Bardzo często w tym czasie po prostu powstają te wola guskowe na przykład, no bo nikt nie substytuuje na przykład hormonów tarczycy. To też chodzi o prawidłowy rozwój dziecka, prawidłowy rozwój w tym pierwszym okresie, w pierwszym trymestrze ciąży. Często my mamy taką subkliniczną niedoczynność tarczycy, że kobiety nie mogą zajść w ciążę. Także w tych sytuacjach subklinicznych my też dajemy maluteńko, takie 25 mikrogramów jakiegoś hormonu tarczycy, gdzie możemy dać w różnych sytuacjach nawet i 200, a tu daje malutko, najmniejszą dawkę, jaką można sobie wyobrazić i te panie zachodzą w ciążę. No to jest cudowne. Tak, także to są takie bardzo, to świadczy o tym, jak ważny jest to narząd. A proszę powiedzieć, w jakich etapach życia kobiety, no bo już wiemy, że 4 na 5 chorych to właśnie panie, w jakich etapach życia jeszcze ta tarczyca nasza może wariować troszkę? Ja myślę, że tak od początku, jak sobie przyjrzymy się naszemu rozwojowi, no tak weźmiemy dziewczynkę, to ona na pewno w okresie dojrzewania ma zwiększone zapotrzebowanie pierwsze na jod. Czyli rzeczywiście trzeba tego przypilnować, żeby sprawdzić hormony tarczycy u takiej dziewczynki, jak zaczyna dojrzewać. Miesiączkowanie na przykład? Tak, to jest ten pierwszy taki okres, gdzie to zapotrzebowanie jest większe. W razie konieczności uzupełnić ten jod, zwykły jod, na przykład 150 mikrogramów jodu można podać, to jest nawet zawartość w witaminach. Tyle jest najczęściej jodu w witaminach. Więc w tym okresie to jest pierwszy okres, kiedy jest takie duże zapotrzebowanie na hormony tarczycy i jod. Następnie właśnie okres ciąży, to jest kolejny okres. No i kolejny okres to jest okres menopauzy, kiedy też tutaj dochodzi do takiej burzy hormonalnej i tutaj różnie z tymi hormonami tarczycy bywa i wtedy to też należałoby sprawdzić, jak ta tarczyca funkcjonuje. No to takie 3 duże okresy, gdzie na pewno warto sprawdzić, czy wszystko jest okej z naszą tarczycą. Na ogół w czasie naszych spotkań pada pytanie dieta A, więc dzisiaj dieta A tarczyca ma jakiś wpływ, czy kompletnie nie? Możemy się jakoś wzmacniać tę tarczycę albo spowodować, że ona będzie chroniona? Lepiej funkcjonowała? To znaczy, ja bym powiedziała tak, kiedyś jak rzeczywiście mieliśmy trochę mniej jodu, czyli byliśmy na tym obszarze umiarkowanego niedoboru jodu, to zalecaliśmy jod. W tej chwili teoretycznie nie ma tego niedoboru jodu, więc może tutaj tylko w tych okresach zwiększonego zapotrzebowania powinniśmy o tym pomyśleć. Natomiast teraz bardzo modne są diety typu dieta bezglutenowa, dieta bezlaktozowa. Wszystkie pacjentki z chorobą Hashimoto chcą stosować dietę bezglutenową. Ja bym powiedziała tak. Część z tych pań, szczególnie to panie tak chcą, czuje się lepiej na tej diecie. Natomiast nie ma dowodów naukowych na to, żeby to było obligatoryjne stwierdzenie, że powinniśmy stosować dietę bezglutenową, mając chorobę autoimmunologiczną. Absolutnie nie. Jeśli ona wiąże się na przykład z celiakią, bo u dorosłych tak samo może wystąpić celiakia, tak samo jak u dzieci. Jeśli rzeczywiście mamy celiakię, jeśli te kosmki nasze jelitowe ulegają zanikowi, i możemy udowodnić, że celiakię mamy, no to jak najbardziej wtedy dieta bezglutenowa jest jak najbardziej wskazana.
podobnie dieta bezlaktozowa. Natomiast nikt nie udowodnił, nie ma na dzień dzisiejszy takich badań, żeby ta dieta była dietą zalecaną i obligatoryjną w chorobie na przykład niedoczynności tarczycy czy w chorobie Hashimoto. Także nie mamy na dzień dzisiejszy takich badań na pewno. Ale suplementacja jodem, jak pani wspomniała, w tych okresach takich przejściowych jest konieczna właściwie. Nie popełnimy błędu, jeżeli ten jod... Z wyjątkiem menopauzy. Czyli w okresie menopauzy nie? W okresie menopauzy sami sobie nie substytuujmy jodu, dlatego że tutaj mamy częściej skłonność do tych chorób autoimmunologicznych, a jod w dużych ilościach z kolei może stymulować procesy immunologiczne, czyli u dzieci, kobiet w ciąży, tak? W okresie menopauzy niekoniecznie. Czyli nawet sięgając po zwykłe witaminy, suplementy, najpierw powinniśmy się zbadać, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Tak byłoby najlepiej. Drodzy Państwo, pora na Państwa pytania. Ja tu dostałam jedno już na karteczce, ale damy szansę autorowi na zadanie go osobiście. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Bardzo proszę. Ja bym chciała zapytać panią doktor, jakie są wskazania do radiojodu i przeciwwskazania? Leczenie radiojodem, proszę Państwa, stosujemy w przypadku nadczynności tarczycy. Kiedy decydujemy się na leczenie radiojodem? Jest to tak zwane leczenie radykalne, na przykład wola guskowego albo nadczynności przebiegu choroby Graves-Basedowa. I tutaj jeśli nie radzimy sobie farmakologicznie, na przykład w chorobie Graves-Basedowa, to decydujemy się, na przykład możemy zdecydować się na leczenie radiojodem. W wolu guskowym jest to jedna z metod leczenia, jeśli to jest wole guskowe nadczynne. Możemy też na przykład leczyć radiojodem, jeśli mamy na przykład pojedynczego guska, który jest takim guskiem gorącym i on chłonie ten jod. Czyli my też możemy wtedy zastosować leczenie radiojodem. Czasami jak mamy wolę zamostkowe, daje jakieś objawy uciskowe, mamy przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego, to też dobrze, to też mamy, to jest to też metoda leczenia, która nam może pomóc i może tą nadczynność zlikwidować. Nie ma wiele przeciwwskazań do leczenia radiojodem, bo to nie są duże dawki jodu, także my tu nie mamy zbyt wielu przeciwwskazań, bo nawet jeśli ktoś ma uczulenie na przykład na jod taki zwykły, to nie jest to samo, czyli nie ma uczulenia na jod radioaktywny. To też nie są aż tak duże dawki promieniotwórcze, żebyśmy nie mogli tego stosować u pacjentów z jakimiś delikatnymi zaburzeniami hematologicznymi. No muszą to być poważniejsze zaburzenia hematologiczne czy zaburzenia czynności nerek, ale to już są sporadyczne sytuacje. I mamy kolejne pytanie, bardzo proszę. Czy leczymy przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy, czyli Hashimoto, jeśli ta poziom przeciwciał tylko dwukrotnie przekracza normę? A jakie są hormony tarczycy? Dobre? Dobre, poniżej, to znaczy są w normie, i nawet nie dochodzą do połowy tej, no, nie mieszczą się w połowie, normy są poniżej. To znaczy tak, tutaj są zdania troszkę podzielone. Jeśli mamy objawy kliniczne niedoczynności tarczycy, czyli zakładam, że tak, hormony tarczycy są prawidłowe, tylko mamy podwyższone przeciwciała i rozumiem, że w USG są tylko cechy choroby Hashimoto, nic więcej. Czyli wtedy możemy nie dawać hormonów tarczycy, możemy nie stosować takiej substytucji. Natomiast jeśli są pewne objawy, czyli takie objawy na przykład niedoczynności tarczycy kliniczne, to warto jest zastosować małą dawkę hormonu tarczycy, maluteńką, rzędu 25 mikrogramów. Tak. I to często pomaga klinicznie pacjentowi. I mamy kolejne pytania, bardzo proszę. Dużo słuchałem tutaj na temat chorób tarczycy, natomiast co powoduje choroby tarczycy? Co tak słyszałem, no to nerwowy tryb życia, stres, ale co jeszcze? I co powoduje tworzenie się guzków tarczycy? Bo żona po prostu musiała usunąć tarczycę, miała być, no ale jakoś nie dotarła. No i po prostu ma tylko fragmenty tego, no jakoś żyje, nie?
Znaczy tak, przyczyną powstawania głusków najczęściej był, proszę Państwa, właśnie niedobór jodu. Niedobór jodu powoduje, że ta tarczyca początkowo się powiększa, czyli ona jest większa. Później zaczynają się tworzyć jakieś torbielki, małe guski. No i wreszcie tych gusków jest wiele. To często się dzieje na terenach właśnie niedoboru jodu. To w górach mamy więcej takich przypadków. Tutaj może troszkę mniej, ale to jest podstawowy czynnik, gdzie indukuje się powstawanie głusków. No ale są pewne predyspozycje również genetyczne. Jeśli ktoś w rodzinie miał, mama, babcia chorowała, jak to mówią, chorowała na tarczycę, czyli miała guski tarczycy, no istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś w rodzinie też będzie miał, czyli wtedy trzeba sobie zobaczyć członków rodziny, tych młodszych i zobaczyć, czy na pewno wszystko jest w porządku. Powiedział Pan stres. Tak, stres z kolei wpływa na powstawanie tych zaburzeń autoimmunologicznych, czyli tych choroby Graves-Basedowa na przykład, choroby Hashimoto, czyli to jest pobudzenie takie właśnie tych przeciwciał, tych przeciwciał, które reagują z naszą tarczycą i powodują jej nadczynność czy niedoczynność. Patrząc cywilizacyjnie, tak, gusków będzie mniej, więcej będzie Hashimoto, bo tak, już mamy dużo jodu, ale będzie więcej tych chorób autoimmunologicznych. Dokładnie tak jest. Ja muszę Państwu powiedzieć, jak wiele lat temu, chyba prawie 20 lat, no nie, całe 20 lat temu byłam na stażu w Harvardzie w Stanach Zjednoczonych, w Bostonie. To okazało się, że ja jeszcze w Polsce wtedy widziałam takie duże tarczyce guzowate. Myśmy tam na konsyliach omawiali pacjentów, gdzie rzadko zdarzał się pacjent z dużą tarczycą. Więc jak oni zobaczyli tarczycę na przykład 20 kilka mililitrów, czy tam centymetrów sześciennych, norma jest u kobiet do 18, u mężczyzn do 20, czasami niektóre normy podają 25 mililitrów. Jak zobaczyli 20 kilka, to powiedzieli, o jaka duża tarczyca. Dla mnie było to tak normalne, że u nas takie tarczyce są. Ale tam dużo wcześniej był prawidłowy poziom jodu. Wręcz był problem z tym, że tego jodu jest za dużo. Czyli tam już zaczynały się choroby autoimmunologiczne dużo wcześniej niż u nas. Choroba Graves-Basedowa, choroba Hashimoto. Więc dla mnie to było takie pierwsze zetknięcie się z sytuacją, kiedy kraj miał ewidentne dobre zaopatrzenie w jod i wtedy już było mniej woli guskowych, że dla mnie to ja tam oglądałam sobie, cóż to za wielka tarczyca w porównaniu do tego, co my tutaj mamy w Polsce, prawda? Natomiast tych chorób immunologicznych już było dużo. I teraz my tak samo mamy. O, to z tym morzem, proszę Państwa, to też jest różnie. To znaczy, jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy, proszę bardzo, niech sobie jedzie. Natomiast jeśli ktoś ma nadczynność tarczycy, to wręcz nie może jechać. W góry jedziemy wtedy. Tak, to proszę jechać w góry. W okresie nadczynności tarczycy absolutnie nie, bo sobie dostarczamy jakby substratu do produkcji hormonów tarczycy, prawda? Czyli mamy coś, z czego ta tarczyca sama sobie naprodukuje jeszcze więcej hormonów. No to ale tak mówimy tu tylko o Bałtyku, czy o innych morzach też ciepłych, tak zwanych? To znaczy tak, Bałtyk i Morze Północne mają największą zawartość jodu. Jak tak już bardzo ktoś chce sobie pojechać nad morze z nadczynnością tarczycy, to już musi zupełnie gdzieś daleko pojechać nad ciepłe morze i nie chodzić na spacery w okresie przypływów i odpływów, bo tam jest ponoć wtedy najwięcej tego jodu. Mamy kolejne pytanie. Proszę. Jak się ma choroba Hashimoto i podejrzenie przy tarczycy? Czyli to znaczy, może tak, jak się mają te dwie choroby. Nadczynność przy tarczycy to są takie małe gruczoły, które są zlokalizowane obok tarczycy. W tarczycy mogą być zlokalizowane, najczęściej cztery mamy. I one produkują parat hormon i odpowiedzialne są za gospodarkę wapniowo-fosforanową, za nasz wapń odpowiadają. W chorobie Hashimoto, która jest chorobą autoimmunologiczną, może też zdarzyć się sytuacja taka, że mamy niedoczynność tych przytarczyc, też
z powodów takich immunologicznych, czyli one też są niszczone przez tam jakieś przeciwciała. Wtedy jest mało parad hormonu, mamy mniej wapnia, może mieć takie objawy tężyczki, jakieś skurcze. Zdarza się to, ale nie tak często. A jak jest za dużo parad hormonu, to z chorobą Hashimoto to nie ma związku, bo to jest nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, a my w chorobie Hashimoto najczęściej mówimy o niedoczynności. Także to jest niezależna sprawa, ale to jest jakby następny temat. Dość często w tej chwili zdarza się nadczynność przytarczyc. To też trzeba sobie sprawdzać. Jak ktoś ma na przykład wapń wysoki, to proszę o tym pamiętać, szczególnie teraz wysoki wapń na przykład, albo przy niedoborach witaminy D3 często nam się robi wysoki na przykład parad hormon. To jest taka wtórna nadczynność przytarczyc. To trzeba o tym też pamiętać. Dosyć ważne. I to D3 chyba trzeba suplementować sobie, prawda? I wtedy to D3 sprawdzić sobie, ile tej witaminy D3 mamy i w razie czego suplementować D3 i K2. Powiem tak, można stosować je razem, ale też nikt tego naukowo nie udokumentował. Nie jest powiedziane, proszę Państwa, że stosowanie D3 z K2 powoduje lepsze wchłanianie tej witaminy. Jest to chwyt marketingowy. Jeszcze jedno pytanie mamy. Ja mam takie pytanie. Zapalenie tarczycy, skąd się bierze i jakie są objawy? A o jakim zapaleniu mówimy? O tym takiej autoimmunologicznym, tak, czyli chorobie Hashimoto? Tak. No, w ogóle zapalenie tarczycy, jak się objawia i... Bo zapaleń tarczycy to mamy kilka. To oprócz tej choroby autoimmunologicznej, choroby Hashimoto, to możemy mieć po prostu takie zwykłe, ostre zapalenie tarczycy, gdzie na przykład dochodzi, tak jak w każdym innym gruczole, na przykład do bakteryjnego zapalenia tarczycy. Może tak być, ale to zdarza się niezwykle rzadko. Ja powiem szczerze, w swoim życiu kilka takich przypadków widziałam. Natomiast jest jeszcze taka jedna postać zapalenia tarczycy, tak zwane podostre zapalenie tarczycy, choroba de Querveau. Ona bardzo często, to są takie rzuty tej choroby, że na przykład jest kilka lat spokój, ona najczęściej związana jest z jakąś infekcją wirusową, że jest infekcja wirusowa jakąś wiosnę, czy na jakąś wiosną, czy jesienią i wtedy mamy częściej do czynienia z tym tak zwanym podostrym zapaleniem tarczycy. Tarczyca wtedy boli, daje takie naprawdę duże dolegliwości bólowe. My wtedy często uciekamy się nie tylko do takich leków przeciwzapalnych, ale nawet do stosowania sterydów u takich pacjentów. Ale też są konkretne objawy, tarczyca boli, powiększa się, często bardzo wysokie jest OB, nawet trzycyfrowe. Także są konkretne objawy charakterystyczne dla takiego stanu. No są popromienne zapalenia tarczycy, jest ich wiele. No to ktoś się jednak nie zdecydował zadać pytania osobiście, ale mamy je na kartce. Jakie mogą być skutki nieusunięcia guzków tarczycowych? To znaczy, proszę Państwa, tak jak powiedziałam, na pewno jeśli zostawiamy guzki tarczycy, zostawiamy wole guzkowe, to musimy je kontrolować. Trzeba oglądać to WSG, czy tam się nic nie dzieje, czy te guzki nie rosną. No bo guzek to jest guzek, no jest to jakiś tam potencjał onkologiczny. Czyli niestety no coś takiego guzka może się wydarzyć. Czyli musimy pilnie obserwować, sprawdzać. W wolu guzkowym częściej pojawi nam się nadczynność tarczycy, bo na przykład uaktywni nam się jakiś guzek i zacznie autonomicznie produkować hormony tarczycy. Także to może, znaczy nieusunięcie guzka tarczycy czy guzków tarczycy obliguje nas na pewno do sprawdzania ich. Chciałam się zapytać, bo pani mówi, tu musimy badać, tu lepiej sprawdzić czy coś. No i ja już na tarczycę mam ponad 30 lat, chodzę, no ale to my robimy to, co lekarz prowadzący. I nawet jeżeli trochę tam czy posłuchamy, jak na dzisiejszym wykładzie, czy gdzieś wyczytamy, to i tak nie mamy wpływu zrobić jakieś, czy to mamy prywatnie sami, no bo dowiedziałam się, że warto sprawdzić poziom witaminy D3 i wapnia przykładowo, nie? No to mam teraz zrobić, bo żaden lekarz mi tego nie da, bo ja nawet prosiłam lekarza, żeby mi dał skierowanie, to nie. Więc jak to jest, jak to rozumieć, co pani mówi, że powinniśmy sobie to zbadać, czy na to patrzeć, jak później mogę iść do lekarza i powiedzieć, że ja coś wyczytałam, bo ona mnie potraktuje jak...
No, że jestem mądrzejsza. Przykład, ale raz w życiu bym sobie zrobiła USG tarczycy, na pewno. Robiony, nie? Tylko, że chodzi o różne jeśli... inne, czy tylko starczy, bo na przykład mi się wydaje, że może no trochę jest za mało jakichś badań, czy nie coś, ale no, nie możemy lekarzowi sugerować, jak to obejść. Znaczy, ja bym powiedziała tak, jeśli chodzi o zapytała pani o witaminę D3, no niestety tej witaminy D3 jest ponoć duży ale to jest prawda, jest duży niedobór witaminy D3. No niestety za dużo na słońce nie wychodzimy, szczególnie w okresach, kiedy to słońce powoduje, spada na naszą skórę i powoduje produkcję tej witaminy D3, także generalnie jest duży niedobór w populacji. Niestety żaden z naszych płatników służby zdrowia nie zabezpiecza nas, żebyśmy profilaktycznie sobie sprawdzili, jaką mamy tą witaminę D3, tak jak zresztą w wielu innych przypadkach. No więc tak powiem szczerze, że tutaj chyba nie ma innego wyjścia, tylko trzeba sobie tą witaminę D3 oznaczyć samemu. Natomiast jeśli chodzi o ten wapń, o który pani zapytała, to ja myślę, że czasami jeśli lekarz rodzinny na przykład zleca pani panel badań okresowo, to proszę poprosić, żeby sobie oznaczyć również wapń, poprosić lekarza. No płatne. Znaczy się, no ale jeśli lekarz rodzinny na przykład zleca jakiś panel badań, zwykle też elektrolity zleca, jakiś sód, potas, można poprosić na przykład, żeby zlecił stężenie wapnia, najzwyklejszego wapnia. Niestety w takim wieku po w zasadzie 50 roku życia już coraz częściej spotykamy się z tą nadczynnością przy tarczycy, o której pani powiedziała, a to jest takie no, przykre dla organizmu, bo ten wysokie stężenie parathormonu powoduje, że mamy za dużo wapnia, a tego wapnia bierze się za dużo dlatego, że on jest mobilizowany z kości przez ten parathormon. Parathormon niszczy kości, powoduje jakby ściąganie tego wapnia z kości. Ono jest wtedy wysokie w surowicy krwi. Tworzą się kamienie nerkowe na przykład. W każdym przypadku, jeśli ktoś ma kamienie nerkowe, powinien mieć oznaczony wapń, bo być może to jest nadczynność przy tarczycy. A osteoporoza tutaj osteoporoza też jest również jednym z objawów nadczynności przy tarczycy. Zaburzenia na przykład takie żołądkowe. My najczęściej w nadczynności przy tarczycy, proszę państwa, mamy taką prawie że bezobjawową chorobę wrzodową żołądka. Jak ktoś ma jakieś kłopoty z żołądkiem, proszę sobie oznaczyć, powiedzieć, że prosicie państwo o oznaczenie na przykład wapnia, bo to często właśnie osteoporoza, kamienie nerkowe, takie zaburzenia właśnie żołądkowe, to mogą być po prostu przyczyną wyższego stężenia wapnia spowodowanego nadmiarem parathormonu. A to niesamowite, jak ważna jest tarczyca, tak. Pani profesor. Tak patrzę, ważna. Że właśnie steruje naszym organizmem trochę. I tyle chorób, tyle różnych dolegliwości może powodować. Trzeba być bardzo czujnym, ale czy endokrynologów jest wystarczająco wielu, proszę powiedzieć, w Polsce? Chyba teraz, ja muszę powiedzieć, że teraz u mnie w klinice kształcimy kilkunastu nowych. czyli niebawem będziemy mieli ich więcej. Znaczy staramy się ich kształcić dobrze oczywiście, ale proszę państwa, ja sobie tak myślę, ponieważ jest teraz taki program modułowej specjalizacji, gdzie lekarz bezpośrednio, to chyba nie powinnam narzekać, ale lekarz bezpośrednio, proszę państwa, po studiach może zdecydować się na zrobienie na przykład specjalizacji z endokrynologii i za 5 lat jest endokrynologiem. Natomiast ja, żeby zostać endokrynologiem, musiałam zdać egzamin pierwszego stopnia z interny, drugiego stopnia z interny, czyli żeby mieć uprawnienia do prowadzenia oddziału internistycznego, no bo te hormony działają na cały organizm, prawda? I dopiero potem mogłam zrobić endokrynologię za następne 4 lata, czyli w wieku 12 lat po studiach dopiero zostałam endokrynologiem. No i właśnie dlatego dzisiaj była pani gościem 243 spotkań medycznych imienia Krystyny Bochanek.
Pani profesor Beata Koskudła, kierownik Kliniki Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Dziękujemy serdecznie za całą przekazaną nam wiedzę. I za dzisiejsze spotkanie dziękuję także Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego i Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja muszę powiedzieć, że to niezwykle miłe spotkanie. Ja zawsze bardzo chętnie do Państwa przychodzę i zawsze bardzo miło mi się z Państwem rozmawia. Bardzo serdecznie Paniom i Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu.